Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego odcinka możecie posłuchać na stronach. Nie tylko odcinka, ale również całego podcastu. A, no tak, tak, tak. Na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl. Zaczynamy jak zwykle od książek. Co masz fajnego na tapecie? Czytałem ostatnio bardzo szczupłą książeczkę, która ma z tyłu bardzo sprytne hasło. Ocenianie książki po okładce to jedno, ocenianie tej książki po jej grubości to epic mistake. Okej. To ogromny błąd. Książka nosi tytuł Shut Up and Tweet i napisał ją Phil Palen. I ma 140 znaków? Ma, wiesz co, ma 8, tu są jakieś tamte, no ma 80 parę stron. Trafiłem na tę książkę po tym, jak trafiłem na jej autora, to znaczy byłem na konferencji New Media Europe w Londynie, tam Phil Palen miał prezentację, bardzo fajną, bardzo, bardzo fajny człowiek, ciekawie opowiada i ma charyzmę taką sceniczną, bardzo dobrze się go słucha i prezentacja nie była jakaś może zmieniająca losy świata. On tam, on ma agencję brandingową, pokazywał różne rzeczy, które robił i też mówił o tym, jak ten swój brand budować, między innymi korzystając właśnie z Twittera. On jest wielkim orędownikiem Twittera i kupiłem tę książkę, on ją miał na miejscu, kupiłem ją od niego, z autografem mam. Brawo. I dlatego, że z jednej strony tutaj tam Snapchaty i tam takie inne, ale z drugiej strony ten Twitter gdzieś tam ciągle jest duży i ja zawsze miałem kompleks Twittera. Okej, okay, znaczy, dlaczego? Dlatego, że zawsze uważałem, że ja go nie rozumiem. Że... No, ja myślałem, że powiesz, że masz małego Twittera. Bez komentarza. Natomiast zawsze czułem, że to jest coś chyba fajnego, z czego bardzo wielu ludzi korzysta, a ja tego nie umiem. I przeczytałem tę książkę i teraz już wiem, o co chodzi. To znaczy, pierwsza sprawa, której się dowiedziałem, być może ktoś jeszcze poza mną nie do końca kuma Twittera, więc być może te rady komuś też otworzą oczy, wyczytane właśnie u Phila Palena. Pierwsza sprawa to jest różnica między Twitterem a Facebookiem, bo wydaje się, no okej, tu i tu wrzucasz jakieś tam wpisy, zdjęcia, no okej, na Twitterze one są krótkie, bez sensu, no w ogóle o co chodzi. Więc podstawowa różnica jest taka, że Twitter to jest miejsce, gdzie spotykasz się z rodziną i znajomymi, tak naprawdę. To jest miejsce, gdzie do interakcji z ludźmi, których w jakiś sposób bardzo często bezpośrednio, nawet jeżeli przez internet, ale kojarzysz. Facebook, nie Twitter. Facebook, tak, 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 przepraszam, Facebook. A Twitter jest odwrotnością tego. Znaczy, Twitter jest miejscem, gdzie wpadają ludzie, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, dzielą się swoimi myślami i inni ludzie przez te myśli mogą na nich trafić, mogą na nie zareagować. I możesz, nie wiem, odpisać na tweeta Baracka Obamy na przykład i jesteście w zasadzie na równi na tym Twitterze, więc to jest jedna taka sprawa. Ja używam takiej metafory, że Facebook to jest rodzinna impreza, a Twitter to jest bar otwarty, gdzie każdy może przyjść, podsłuchać jakąś rozmowę. Wszystko jest publiczne, nie? A to są ludzie, których nie do końca znasz. Tak. No i tu jest takie podstawy tego, jak tam się komunikować na tym Twitterze, co to są retweety i tak dalej, takie tam rzeczy, jakich treści używać, żeby one działały. I tak naprawdę jest to bardzo dobra książka dla tych, którzy chcieliby wykorzystywać Twittera do budowania wizerunku eksperta, bo to robi Phil Palen i to w tej książeczce cieniutkiej zaleca. Okej. Okay. Całkiem fajnie. Czyli się dowiedziałeś czegoś o Twitterze. Tak. A czego ty się dowiedziałeś i z jakiej książki? Wiesz co, moja książeczka dla odmiany jest malutka, w sensie ma format kwadratu o takim boku, nie wiem, A5. Pokaż. Tak wygląda moja książka. Aha. Napisałem się tak o wielkości twojej dłoni. Jak no widzisz, napisałem Urszula Radzińska. Mała książka, wielka sercem. Okay. Napisałem Urszula Radzińska. Widzę, że promujesz polskich autorów ostatnio. Wiesz co? Tak, dlatego że stwierdziłem, że ja bardzo dużo czytam jednak tej anglojęzycznej prasy, natomiast większość naszych odbiorców to są ludzie polskojęzyczni. Oczywiście, że mówią po angielsku, ale dużo fajniej też jakby czyta się. Tak jak ty powiedziałeś, spotkałem autora. Ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, tak? To znaczy, że spotkałem autorkę Urszulę. Ona jest prezeską Stowarzyszenia Content Marketing Polska.
i organizuje konferencje poświęcone content marketingowi i ten content marketing bardzo mocno wiąże się z tematem dzisiejszego podcastu, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, bo dzisiaj będziemy mówić o budowaniu marki pracodawcy i to jest książka pod tytułem, bo tego też nie powiedziałem, Pierwszy klient, czyli co zrobić, by pracownik był najlepszym ambasadorem firmy. I jak wziąłem tę książkę do ręki, przeczytałem spis treści, zacząłem czytać początek, stwierdziłem, że jest tak dobra, że sam żałuję, że jej nie napisałem. Naprawdę, jest świetna. Ula ma kontakt z różnymi ludźmi, nie tylko w Polsce, również za granicą, którzy odpowiadają za komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną poprzez content marketing i ona po prostu zrobiła wywiady z tymi ludźmi. Wywiady z tymi ludźmi pod jakby takim głównym szyldem, takim jak w tytule, co zrobić, żeby pracownik stał się najlepszym ambasadorem firmy i ta książka jest pełna mądrości. Znaczy ona jest w ogóle bardzo fajnie zaprojektowana, bo zobacz, szkoda, że państwo tego nie widzą, jak to mówią w radio, ale Markowi w tej chwili pokazuje, że tutaj jest mnóstwo takich wyciągniętych cytatów, czyli nie tylko wywiady, ale również takie przeglądanie, kartkowanie książki, ona jest bardzo, bardzo fajnie zaprojektowana. I to są wywiady zarówno z ludźmi, którzy odpowiadają za komunikację wewnętrzną, jakiegoś tam Unilevera, czy Providenta, czy czegokolwiek innego, jak i z ludźmi, którzy się zajmują zawodowo na przykład właśnie storytellingiem, jak Jacek Wasilewski, doktor Jacek Wasilewski, który pomaga firmom właśnie w budowaniu historii. I to wszystko idzie wzdłuż tego tematu, jak zrobić naprawdę rewelacyjną markę pracodawcy, zaczynając od wewnątrz, zaczynając od tego właśnie pierwszego pracownika, który będzie naszym ambasadorem, bo to wychodzi, ta marka wychodzi na zewnątrz, czyli nie rozmawiamy tylko o marce pracodawcy, rozmawiamy też o marce skierowanej do konsumenta, ale takim ambasadorowaną, nie wiem, czy jest taki czasownik, ambasadorowaną przez pracowników firmy, także absolutnie bardzo polecam. Od razu mi się to skojarzyło z cytatem, który nie pamiętam niestety, gdzie kiedyś wyczytałem, ale brzmi on: traktuj swojego pracownika jak swojego najlepszego klienta. No i to dokładnie jest dokładnie tak. Tytuł tej książki, można powiedzieć, tylko innymi słowami. Dokładnie tak. I to nas, że tak powiem, bardzo płynnie wprowadza w to, o czym dzisiaj chcielibyśmy pogadać. Czyli chcielibyśmy pogadać o procesie budowania marki pracodawcy. Wydaje mi się, że pracodawcy, tak jak obserwuję, tak jak my pomagamy, w pierwszej chciałem powiedzieć, że jest olbrzymi boom na markę pracodawcy w tej chwili. W sensie takim, że 40% właściwie tego, co robimy w tej chwili, jeśli chodzi o strategię budowania marki, to są strategie marki pracodawcy, czyli takie skierowane do wewnątrz albo do potencjalnych pracowników, a nie na zewnątrz. I druga rzecz, która mi się też nasuwa jakby po tych obserwacjach rynku, jest taka, że w tej chwili firmom dużo lepiej idzie takie klasyczne projektowanie marki skierowane na zewnątrz, tej marki konsumenckiej, niż projektowanie marki pracodawcy, dlatego że podchodzą do tego troszeczkę sztywno. A to jest jakby moim zdaniem zła droga. Ja rozumiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że relacje między firmą a klientem są dużo swobodniejsze, wbrew pozorom, niż między firmą a pracownikiem. No właśnie, relacje między firmą, wydaje mi się, że już niekoniecznie, wiesz? No, ale nie, no bo relacje między firmą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Tak. I jeżeli trafisz na pracownika, który jest ekspertem od kodeksu pracy, przynajmniej we własnym mniemaniu, to on będzie ci za każdym razem przypominał, że jemu się należy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja się nie dziwię, że po doświadczeniach z takimi pracownikami firmy podchodzą do jakichkolwiek tego typu pomysłów, jak branding pracodawcy, ostrożnie, jeżeli nie powiedzieć sztywno, jak to ująłeś, dlatego że obawiają się, jak to zostanie przyjęte, a konsekwencje tego mogą być rozmaite. To znaczy pracownik, który z jednej strony gdzieś tam we własnym mniemaniu czuje się traktowany niewłaściwie, może wszelkie takie działania właśnie wyśmiewać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dziwi mnie to, że firmy słabiej sobie z tym radzą właśnie ze względu na całą tę otoczkę prawną. No ja nie do końca się z tym zgadzam, co mówisz, dlatego że zobacz, mówisz, że jest różnica między tym, jak klient traktuje firmę, a pracownik w tej relacji, ale są klienci, którzy będą łapać firmę
za słówka, czy za brak słówka, za niedozwoloną klauzulę w regulaminie, czy za brak zgody na wysyłanie informacji marketingowej i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jedna rzecz. Są klienci, którzy są bardzo roszczeniowi, twierdzą, że im się należy. Natomiast od strony relacji z pracownikiem, to co mówisz, wydaje mi się, że bardzo mocno jest osadzone w realiach czegoś, co nazywamy pokoleniem X. Czyli ludzi, którzy pracę traktują jak pracę. Tymczasem mamy do czynienia na rynku pracy jednak już z tym pokoleniem Y, czyli z tymi milenialsami. Oni się różnią w stosunku do pracy i to jest coś, na co trafiam bardzo często. Okej, tylko ludzie z pokolenia X nie zostali wszyscy masowo zwolnieni, oni ciągle pracują. To coś ci powiem. Statystyka mówi coś takiego. Za 5 lat, w roku 2021, dobrze liczę, 75% workforce'u to będzie pokolenie Y. 3/4. Nie? I to jest coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, że ci ludzie rzeczywiście będą stanowić przeważającą większość już bardzo szybko, a nie jesteś w stanie wybudować marki pracodawcy z dnia na dzień, więc jak chcesz się za to zabrać, to musisz to zrobić już dzisiaj. Okej, to jaki powinien być pierwszy krok? Pierwszy krok jest taki, że milenialsi, ja będę wracał do tych milenialsów, nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko i wyłącznie o budowaniu marki dla milenialsów, ale będę wracał do tego, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś. Oni traktują inaczej pracę, w sensie takim, że oni traktują pracę jak misję. Oni chcą mieć frajdę w pracy, tak jak chcą mieć frajdę w całym życiu i oni nie muszą pracować. To jest pokolenie, które naprawdę nie musi pracować. Ja myślę, że to jest dość daleko idąca generalizacja. Znaczy, oczywiście możemy mówić o tym, że jest tam wśród nich taka grupa, która ma rzeczywiście inne podejście do pracy. Oni się czują bardziej freelancerami i czują większą swobodę w wyborze swojej drogi życiowej i w tym, że można ją zmieniać w trakcie życia. Ale z informacji, które do mnie docierają o tych pracownikach właśnie młodszych, no to niestety wyłania się też drugi obraz, czyli ludzi, którzy mają potężne oczekiwania, zwłaszcza finansowe, a ogólnie nie czują się w ogóle zobligowani do tego, żeby wywiązywać się z obowiązków na przykład. Wiesz co, to jest kwestia podejścia. Wydaje mi się, że to jest kwestia konfliktu na linii władza a pracownik, dlatego że zupełnie czego innego spodziewają się pracownicy, ci z pokolenia Y, a zupełnie czego innego po pracy spodziewają się pracodawcy. Znaczy mi się wydaje, że to jest też kwestia selekcji. Znaczy, jakich pracowników firma przyjmie, takich ma. Jeżeli przyjmie obiboków, to... Nie, właśnie wiesz co, problem polega na tym, że niekoniecznie, bo możesz nie mieć wyboru. Za 5 lat możesz nie mieć wyboru. I teraz jeśli nie przeprojektujesz firmy tak, żeby ona podchodziła bardziej pod tych pracowników z innymi oczekiwaniami, to po prostu zostaniesz bez pracowników. Tu o coś takiego chodzi. Przykład bardzo prosty. Pokolenie X i wcześniejsze uważają, że płaci się za czas pracy. Pokolenie Y uważa, że płaci się za wykonane zadanie, niezależnie skąd ono zostało wykonane i niezależnie od tego, ile czasu mu poświęciliśmy. I teraz jest mnóstwo firm, które, w których władze podchodzą do tego w taki sposób, że płacę ci za to, żebyś tu siedział na tyłku i robił to, co ci każe, że tak powiem ad hoc. Tymczasem milenialsi mówią, po co ja mam tu siedzieć, skoro nic nie będę robił, wyjdę sobie, a jak każesz mi coś zrobić, to ta praca będzie zrobiona. I teraz dla wielu pracodawców to jest herezja absolutna, że można na coś takiego pozwolić. Tymczasem jest wiele firm, które do tego się dostosowują i coś takiego robią, ale to wymaga zmiany myślenia. Znaczy, jednym z elementów tej zmiany myślenia jest na przykład praca zdalna, ale to też jest niestety w polskich realiach obwarowane różnego rodzaju obostrzeniami dotyczącymi, nie wiem, sprzętu, z którego ten pracownik korzysta. To jest dodatkowa biurokracja po prostu. Absolutnie także się zgadzam. To jest przykre, że przepisy nie zawsze nadążają za zmianami w życiu. No tak, a to chyba zwykle tak jest, że one najpierw życie, potem przepisy. Natomiast wracając do tych kroków, które powinniśmy zrobić. Pierwsza rzecz... To młode pokolenie pracowników jest całkowicie znieczulone na klasyczną reklamę. To znaczy, że jeśli próbujesz im cokolwiek sprzedawać, zwłaszcza jeśli próbujesz im sprzedawać śmieci albo sprzedawać banały, czyli praca w młodym, dynamicznym zespole i tak dalej, to już się oklepało. Tak? Ci ludzie chcą doświadczyć kultury
tej firmy, w której oni będą, a mają media do tego, w sensie takim, że mają sposoby i środki i pokazanie im czegoś takiego z wewnątrz jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Przykład właściwie przed ostatnich kilku dni firma Deloitte ma dla swoich potencjalnych pracowników konto dedykowane na Snapchacie, gdzie ci ludzie, którzy na przykład w tej chwili są na stażach w Deloitte i tak dalej, wypełniają to konto treścią. I nie ma tam w ogóle żadnego sprzedawania, w sensie wyobrażam sobie Snapchata takiego prowadzonego przez starsze pokolenie, czyli przez klasyczny ten przyjdź do pracy w młodym dynamicznym zespole, zrealizuj swoje marzenia. O, skończyło się, nie? Natomiast tam jest tak, że oni mają, nie wiem, jak jedzą lunch, jak się śmieją, jak się przedrzeźniają, jak jeżdżą sobie na rowerach i tak dalej, to wszystko jest w ramach pracy. Więc tak naprawdę otwarcie wnętrza firmy na ten taki spojrzenie z zewnątrz jest jedną z podstawowych rzeczy, które powinniśmy zrobić. Czyli jakby nie naparzasz reklamą, tylko zaczynasz tak naprawdę dzielić się różnymi rzeczami, które pokazują o wartościach. Druga włączasz rzecz, elektromagnes. Proszę? Włączasz elektromagnes, który przyciąga ludzi. Tak. Bardzo podobna rzecz do tego, o czym mówisz, mignęła mi ostatnio przy okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, gdzie PZPN, proszę pana, który jest strukturą czy organizacją kojarzoną jeszcze do niedawna z leśnymi dziadkami i w ogóle Betonem. Działaczami tak zwanymi. Z wielkimi brzuchami. PZPN bardzo fajnie sobie PR-owo radzi od pewnego czasu i oni udostępnili taki filmik, który mówił, jakby hasło było takie, że widzimy reprezentację, kiedy ona wychodzi na boisko i kończymy ją widzieć, kiedy z niego schodzi. Natomiast całe życie reprezentacji toczy się między meczami. I pokazali taki klip, gdzie właśnie ci zawodnicy gdzieś tam jeżdżą na tandemach po Francji, po tym miasteczku, gdzie tam, czy mieście, gdzie mieli swoją kwaterę, gdzie grają w PlayStation, gdzie ogólnie mają różnego rodzaju rozrywki, też poza treningami, poza pracą, które pokazują, że to jest zespół, to jest grupa fajnych chłopaków, którzy się dobrze ze sobą bawią i myślę, że taki filmik może być równie silną zachętą dla młodego chłopaka, który rozważa karierę piłkarza, jak oglądanie występów Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. To znaczy, patrzysz na taki filmik i myślisz, kurczę, no chciałbym tam być razem z nimi, chciałbym być taki jak oni i tak spędzać czas. Absolutnie się zgadzam i dokładnie tak samo powinno być w przypadku firmy. To znaczy, że ludzie bardzo często odpowiedzialni za firmę boją się uchylenia tej kurtyny i pokazania, co jest wewnątrz, a tam są relacje. Jeśli zatrudniasz kilkadziesiąt osób, tam są relacje, tam są śmiechy, tam są różne rzeczy, więc pokazanie tego absolutnie dobra droga. Tutaj warto jeszcze dodać drugą rzecz, która różni to tradycyjne podejście do marketingu, bo w przypadku employer brandingu mamy do czynienia dokładnie z tym samym, tradycyjne podejście od nowatorskiego podejścia. W tradycyjnym podejściu mieliśmy promotion, które skupiało, jeden z czterech P marketingu, które skupiało się na jednokierunkowej komunikacji. W nowoczesnym marketingu mamy conversation, czyli dwukierunkowe kanały komunikacji. I teraz w przypadku employer brandingu zasada jest bardzo prosta. Pozwól tym ludziom na głos, tak, na wyrażenie swojej opinii, na zadawanie pytań, czyli otwórz im jakieś dwukierunkowe kanały, znowu w przeciwieństwie do reklamy, czyli puszczasz filmik na YouTubie, a potem nie odpowiadasz na komentarze. Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest coś takiego, co nazywa się pokazywanie charakteru. Znowu, należy rozróżnić między marką, która jest mocno sztywna, czy w ogóle taką klasyczną marką pracodawcy. Ja to zamykam w ten taki skrót myślowy, który nazywa się praca w młodym, dynamicznym zespole. Czyli czytam ogłoszenia rekrutacyjne i teraz jeśli tam nie ma jaja, jeśli tam nie ma pokazanego właśnie charakteru firmy, marki i tak dalej, to ludzie nie traktują tego jako jakiegokolwiek wyróżnika. Kultura organizacji jest wyróżnikiem, który pozwala na odróżnienie jednej firmy od drugiej
I jeśli nie pokazujesz tej kultury w ogłoszeniu rekrutacyjnym, bo jest napisane sygnatura nasza, sygnatura wasza i w młodym, dynamicznym zespole szukamy pracownika na stanowisko X i w ogóle stanowisko jest dokładnie takie samo jak we wszystkich innych firmach, no to kurde blade, jesteś porównywany z pierdyliardem innych ogłoszeń, które są na tym portalu. I teraz, jeśli ja nic nie znajdę, przeszukując informacje o firmie w internecie, jeśli chodzi o osobowość tej firmy, osobowość tej marki, to właściwie nie ma szans na zatrudnienie dobrego kandydata. Tutaj świetnym przykładem jest, nie wiem, no Brand24. Tak. Dzisiaj przeglądam Facebooka, Michał Sadowski wrzuca film, gdzie pisze, no kolejny dzień w biurze, Excel, planowanie budżetu na 5 lat, a tam z tyłu jest taka impreza, gdzie goście przebrani za klaunów, kangury i tak dalej, i tak dalej, tak? I teraz oczywistym jest, że praca w Brand24 na pewno nie jest jedną wielką, niekończącą się imprezą. Natomiast jeśli ja miałbym do wyboru pracować w firmie, gdzie nic nie słyszałem o imprezach, a w firmie, gdzie rzeczywiście nie tylko one są, ale również no, naczelstwo nie ma nic przeciwko temu, to jeśli dla mnie taki styl życia jest w porządku, absolutnie wchodzę w to, absolutnie tędy droga, także... Ty chyba kiedyś mówiłeś, że zgłaszali się do ciebie ludzie do firmy, to już ładnych parę lat temu, kiedy świat wyglądał nieco inaczej. Dlatego, że u ciebie w firmie się pracowało na Macach. Mhm. I to też był element, tak, można powiedzieć, kultury firmy. Tak, myśmy o tym mówili i powiedzieliśmy, nie mamy żadnego peceta w firmie. I ludzie mówią, okej, dla mnie to też jest wartość. Tak, zobacz, głupota totalna, nie? Natomiast dla mnie to też jest wartość, więc chcę pracować z wami. Absolutnie tak. Kolejna rzecz, brutalna, zatrudnij eksperta od brandingu. Poważnie, bardzo ciężko jest wybudować markę pracodawcy, jeśli nie masz ekspertyzy w brandingu. Natomiast ludzie od brandingu są dosyć nieźle przygotowani do budowania marki pracodawcy, więc opracowanie tego planu, który mówi o opracowaniu jakiegoś tam idealnego wizerunku kandydata, czy opracowaniu strategii kontentowej. W zeszłym odcinku podcastu mówiłeś o jednym z podstawowych błędów, które wykonują przedsiębiorcy, że reklamują się gdzie popadnie. To jest dokładnie ta sama sytuacja, z którą ja się spotykam, kiedy wchodzę do firmy, gdzie HR-owcy, którzy do tej pory tylko i wyłącznie odpowiadali za wypełnienie tych HR-owych dokumentów, dostali nagle zadanie robienia marki pracodawcy, oni bardzo często nie mają absolutnie zielonego pojęcia, jak się za to zabrać i efektem są ludzie, którzy ich zwodzą na manowce, czyli przychodzą do nich z dowolną ofertą reklamową i mówią, każda dobra marka pracodawcy powinna się tam reklamować i oni są dokładnie w sytuacji tego biznesmena, o którym mówiłeś w poprzednim odcinku, czyli mówią, okej, tu wrzucę trochę, tu wrzucę trochę, tu wrzucę trochę, nikt nie mierzy skuteczności, więc mają z tym dosyć poważny problem. Tymczasem zrobienie tego planu z pomocą gościa od brandingu pokaże ci trzy takie główne punkty, czyli zdefiniuj, do kogo mówisz, zdefiniuj, w jaki sposób mierzysz to, co mówisz, no i zdefiniuj, za pomocą jakich kanału będziesz mówić, tak? Co mówisz, to jest kwestia na zupełnie, zupełnie osobną rozmowę, natomiast te trzy rzeczy powinny być całkowicie zdefiniowane. Ale mówisz o tym, żeby taki specjalista od brandingu tak naprawdę tylko pomógł w tym etapie przygotowania, zaplanowania, opracowania strategii tej marki, czy o tym, żeby taki gość był na stałe w firmie i nadzorował, jak to się odbywa? Wiesz co, to chyba bardzo mocno zależy od tego, jaki mają budżet na to, no bo fajnie byłoby mieć gościa, który ma wiedzę na temat marketingu i brandingu w zespole HR-owym, i znam firmy, które coś takiego robią i mają takie zespoły. To znaczy, że tutaj we Wrocławiu jest na przykład taka firma programistyczna, która nazywa się Objectivity i oni mają genialny zespół. Myśmy z nimi pracowali gdzieś tam na początku, jak im to projektowaliśmy, ale oni sobie w tej chwili absolutnie radzą sami, dlatego że mają zespół, który składa się nie tylko z takich HR-owców czy HR-ówek, które siedzą z nosem w papierach i tam, wiesz, kadry i płace, ale właśnie ludzie, którzy potrafią ten marketing robić i oni, kiedy konstruowali ten zespół, właśnie brali pod uwagę takie kompetencje. I uważam, że jeśli w dziale
HR-u, czy w dziale jakimkolwiek odpowiedzialnym za budowanie marki pracodawcy, bo teraz zwróć uwagę, że my mówimy o HR-ze, ale czasem ta marka pracodawcy ląduje w dziale marketingu, co też jest trochę poronionym pomysłem. I tutaj wracając do twojego pytania, bardzo dobrym pomysłem jest połączenie kompetencji, czyli masz dział HR-u w firmie, masz dział marketingu w firmie, stwórz zespół taki jakby interdyscyplinarny, który połączy wiedzę z jednego i drugiego, bo moim zdaniem fajnie byłoby mieć kogoś na stałe, kogo można zapytać o różne rzeczy, a nie zawsze zatrudnię zewnętrzną agencję. Czyli zewnętrzna agencja wchodzi, uporządkuje, bla, 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 natomiast no jak masz marketing, oni sobie z tym dadzą radę. Okej, tylko weszliśmy na taki poziom już firm, które mają właśnie dział HR-u, dział marketingu i tak dalej, tych większych, a jeżeli jestem właścicielem małej firmy, mam jednego, dwóch, góra trzech pracowników, to czy ja w ogóle mogę zacząć budować coś takiego jak marka pracodawcy, jeżeli ten mój zespół jest tak mały? Myślę, że tak. I wiesz co, to jest po pierwsze, uważam, że jeśli zespół jest mały, to wszystkie braki w talencie widać bardzo ostro i wyraźnie od razu, więc marka pracodawcy jest dużo ważniejsza dla firmy, która zatrudnia 5 osób, niż dla firmy, która zatrudnia 500 osób, bo jak wśród 500 zatrudnisz jednego nędznego, to stanowi, wiesz, ułamek procenta, dokładnie, on zginie w tłumie, nawet jeśli coś zawali. Natomiast w 5 osobach zatrudnisz jednego nędznego i 20% kompetencji leży, nie? Pytałeś, czy jesteśmy w stanie. Uważam, że tak. I znowu, to jest kwestia, po pierwsze, planu, który sobie przygotowujesz z jakąś firmą zewnętrzną. Po drugie, to jest kwestia pewnego rodzaju automatyzacji, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli ja mam dla tych moich potencjalnych pracowników wrzucać jakieś komunikaty, też fajnie byłoby mieć te media zautomatyzowane, mieć plan zrobiony i tak dalej, i tak dalej. No ale chyba nie jak mam 2 osoby w zespole. Dlaczego nie? No bo czy to nie będzie przez nich odebrane wtedy jako takie właśnie przeciwieństwo budowania marki? Znaczy, jeżeli mam 2 osoby w zespole, to zakładam, że mam z nimi osobiste relacje. No jesteśmy na tyle małą grupą, że tutaj nie jest potrzebna żadna struktura organizacyjna, nie wiem, harmonogram przepływu informacji i tak dalej, bo siedzimy wszyscy, nie wiem, na przykład w jednym czy w dwóch pokojach i ten przepływ informacji jest bez przerwy. Więc czy to nie jest tak, że jeżeli ja mam 2 pracowników i zautomatyzuję w jakimś zakresie nawet kontakt z nimi, to będzie przez nich odebrane jako takie sztuczne, takie... Ja uważam, że nie. To znaczy, że zobacz, my jesteśmy firmą, która jest niewielka. Mamy 8 osób, mamy do komunikacji Slacka i Slacka dlatego, że to nie jest tak, że my się nie możemy ze sobą spotykać. My siedzimy na jednym piętrze, tak? Więc jesteśmy w stanie, ale po pierwsze jest tak, że siedzimy w różnych pokojach, więc... Okej, ale Slack nie automatyzuje. Nie, czekaj. Automatyzuje pewne rzeczy. Zaraz do tego dojdę. Natomiast po pierwsze rozmawialiśmy też o skalowaniu. Slack jest dobry do skalowania. Czyli jeśli ten zespół mi urośnie do 10 czy 20 osób, to pewne rzeczy, które są elementem kultury, tak jak nasz kanał Złote Myśli, czy gdzie wpisujemy różne jakby cytaty z maili i różne rzeczy, które znajdujemy w sieci, czy jakieś takie, nie wiem, reprymendy na Slacku, czy cokolwiek innego, to się bardzo fajnie skaluje. Stąd jest tylko krok do automatyzacji tego narzędzia. Natomiast kulturę tworzy się w sposób świadomy w organizacji od właściwie tych 2 pracowników, o których mówisz. I teraz jeśli ty masz kulturę, że na przykład się do nich nie odzywasz, albo masz kulturę, że robisz raz na tydzień zebranie dla wszystkich pracowników i gadasz na nim przez 3 godziny i tak dalej, to się skaluje, niezależnie od tego, czy masz 2 pracowników, czy 10, więc warto byłoby świadomie podejść do czegoś, teraz będę górnolotnie mówił, ale jest coś takiego jak procesy kulturotwórcze w organizacji. Procesy kulturotwórcze, jest ich kilka, one są stosunkowo proste, czyli na przykład jeden z tych procesów to są pomiary, co my mierzymy w firmie, co uznajemy za sukces, co uznajemy za porażkę, w jaki sposób to mierzymy. Druga rzecz to jest rytuały, czyli w jaki sposób świętujemy te pomiary. Jeśli na przykład świętujemy zdobycie nowego klienta, to w jaki sposób i tak dalej. Teraz zobacz, masz 2 osoby w firmie, mierzysz na przykład nowego klienta, on przychodzi. Inny przykład, firmę z genialną kulturą korporacyjną ci podam i tego, jak to jest skalowane właściwie od samego początku. LiveChat, taka wrocławska firma. Oni mieli taki dzwonek,
który za każdym razem, kiedy pojawił im się nowy klient, był głośnik podpięty, który wydawał sobie z siebie dźwięk jakieś tam, nie wiem, kasy z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. I to jest po pierwsze pomiar skuteczności ich działań. Im częściej to dzwoni, tym to jest lepsze. Po drugie, oni świętują właśnie tych nowych klientów w jakiś tam sposób. I oni zaczęli to robić, kiedy mieli naprawdę bardzo mało pracowników. W tej chwili mają ich już bardzo dużo i to świętowanie wygląda dokładnie tak samo, więc te procesy powinny być rozpoczęte właśnie na samym początku. I kiedy masz te procesy, to tym właśnie świętowaniem chwalisz się na zewnątrz. To są te rzeczy, które pokazujesz. Czyli zamiast bycia przewidywalnym w jakikolwiek sposób, pokazujesz, jak ludzie się dobrze bawią. I tu wracamy do początku tego naszego podcastu, czyli do tych milenialsów nieszczęsnych. Ci ludzie potrzebują frajdy. Frajdy we wszystkim, co robią, więc oni potrzebują widzieć, że praca sprawia frajdy. I jeśli miałbym zakończyć to powiedzeniem o jednej rzeczy, która definiuje dobrą współczesną markę pracodawcy, to jest pokaż, że to, co robisz, to nie jest tylko praca, tylko że to ma po pierwsze jakieś jaja i charakter, a po drugie, że jest w tym jakaś frajda. No bardzo piękna puenta. Zastanawiam się. Jaja i charakter. Tak, zastanawiam się też nad jakąś myślą końcową, ale powiedziałem ją już na początku, czyli traktuj pracownika jak swojego najlepszego klienta, więc nie ma co się powtarzać. I to by było na tyle. I oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania do nas, to poprosimy o zostawianie ich na naszym fanpage'u na Facebooku. facebook.com/ mala wielka firma. To by było na tyle na dziś. Dziękujemy. Do następnego razu. Żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk.